Cześć kochani, dzień dobry. Dzisiaj zabieram Was do czasów mojego dzieciństwa, mojej młodości. Takiej młodości na maksa. Bo przeniesiemy się w czasie do największego triumfu zespołu Ich Troje. A dzisiaj, jak widzicie zresztą z miniaturki, tu będę mówić o wokalistce, która przez wiele osób uważana jest za najlepszą wokalistkę Ich Troje. Trochę to jest tak, że właśnie jak ktoś odejdzie w pewnym momencie, no to później ludzie tak tęsknią. I oczywiście Justyna też wylansowała wraz z zespołem największe hity, ale tak, Justyna jest zawsze uważana najlepszą wokalistką Ich Troje, jak Mandaryna najlepszą żoną Michała Wiśniewskiego. Widać więc w narodzie tęsknotę za tymi czasami. Wszyscy prawie uwielbiali Ich Troje, ja również do tego grona należałam, więc śpiewałam tam w ogóle powiedz czemu. Miałam nagrany występ z Opola, pierwszy, kiedy oni tak naprawdę wypłynęli z tymi pochodniami. Więc co tu dużo mówić? I jest o czym opowiadać, bo będę dzisiaj Wam mówić o tym, jak Justyna Majkowska trafiła do Ich Troje, dlaczego w sumie nie chciała tam trafić, czemu w zespole wytrzymała zaledwie 2 lata, co się działo z nią później, czemu zdecydowała się zrezygnować z kariery wokalnej, co dziś robi, jak potoczyło się jej życie. Jak widzicie, pytań jest dużo, ale odpowiem na wszystkie. Wystarczy tylko, że obejrzycie ten odcinek do samego końca. Do wszystkich pytań dopasujecie odpowiedź, a także Wasza ciekawość zostanie w pełni zaspokojona, mam nadzieję. Jeśli nie, to pamiętajcie, że są komentarze, więc liczę, że się tam też spotkamy po odcinku. A tymczasem zapraszam Was serdecznie do oglądania. Justyna Majkowska urodziła się 17 lipca 1977 roku w Zduńskiej Woli, jako najmłodsza córka państwa Majkowskich. I od najmłodszych lat jej życie związane było z muzyką, bardzo ją lubiła, uczyła się śpiewu operowego, grała także na pianinie oraz gitarze. Jednak jak sama mówi, nie bardzo ten wizerunek takiej małej dziewczynki grającej na fortepianie czy pianinie, a także śpiewającej operetkowo, pasował do jej wizerunku i tego, jaki miała charakter. Wołano na mnie Bolek, wyglądałam jak chłopak, łaziłam po drzewach i rozrabiałam. Do dziś został mi niewyparzony język, nie mogę nad nim zapanować. Choć bardzo się staram, mówiła po latach. Później rozpoczęła współpracę z zespołem Erato. Grupa występowała w całej Polsce, śpiewała piosenki poetyckie. I przy okazji, ponieważ Justyna miała wspaniały głos i ma na pewno taki do dziś, to też w różnego rodzaju innych projektach brała udział i kiedy zespół Ich Troje jeszcze nie był aż tak popularny, jak to miało miejsce, kiedy ona dołączyła do zespołu, ale jednak miała okazję zetknąć się z nim już wcześniej, a dokładnie w 1995 roku, kiedy nagrywała chórki dla grupy Ich Troje. Nie miała jednak wtedy okazji poznać członków grupy, chórki nagrywała osobno i one później były oczywiście w postprodukcji dokładane do tych wydań już albumowych. Natomiast, jak dobrze wiecie, później Justyna Majkowska została drugą wokalistką grupy Ich Troje i zastąpiła na tym miejscu Magdę Fem. Był rok 2001, kiedy to się wydarzyło i Michał znalazł właśnie kontakt do kogoś, kto z kolei znał Justynę. Bardzo zależało mu, by zaprosić ją do współpracy, ponieważ potrzebował wokalistki i miał dobrego nosa, że Justyna nie tylko wokalnie, ale i charyzmatycznie, charakterologicznie bardzo się dopasuje do zespołu. Będę o tym mówić jeszcze za chwilę więcej, bo uważam, że Justyna Majkowska do tego składu pasowała wręcz idealnie. Ale kiedy już dotarto do Justyny, to wcale nie było to takie łatwe, żeby namówić ją na spotkanie. Ona się trochę opierała. Mnie długo trzeba było namawiać, żebym spotkała się z panem Wiśniewskim. Pojechałam w końcu, ociągając się. Założyłam najgorsze ciuszki, zawiązałam na głowie chustkę, żeby wyglądać jak Marysia ze wsi i zaśpiewałam bardzo przeciętnie. Wyszło tak, że już mnie nie puścili, mówiła później Onetowi. I właśnie, kiedy zdecydowała się być wokalistką Ich Troje, jej życie z dnia na dzień się zmieniło diametralnie. I w sumie to trochę wyglądało, kiedy przytoczę Wam tę opowieść, może się ze mną zgodzicie, jak scena z jakiegoś filmu, kiedy właśnie taki American Dream, coś nagle po prostu zmienia czyjeś życie o 180 stopni. Płakałam tydzień po tym, jak się zgodziłam, a potem stwierdziłam, że trzeba brać za rogi i trudno. Była wtedy studentką pedagogiki i wszystko zmieniło się w jeden dzień. Okazało się, że przyjechało 2 panów ochroniarzy do mojego akademika, w którym mieszkałam, wzięli kartony, spakowali wszystkie rzeczy i powiedzieli: jedziemy. Dosłownie tak było, mówiła dziennikarzom. Fajne czasy, ale ten boom był okropny, bo ja nie byłam na to przygotowana, dodawała.
No i tak właśnie wszystko się zmieniło z dnia na dzień i od razu Justyna wpadła w ten taki naprawdę zaawansowany kołowrotek, choć jeszcze tej popularności nie było aż takiej dużej, ale już zespół Ich Troje istniał na rynku i radził sobie nieźle, więc dla wokalistki z jednej strony było to ekscytujące, bo takie nowe doznania, wiecie, stroje, makijaże, występy, a z drugiej bardzo przerażające, bo ona nigdy nie miała takiej natury, że właśnie musi być w centrum uwagi, że lubi być na pierwszym planie. Na dodatek bardzo szybko musiała nauczyć się wszystkich tekstów, wszystkich piosenek i wejść w te buty, na dodatek wchodząc na miejsce wokalistki, którą publiczność tego zespołu znała i lubiła. To powodowało u niej niemałą tremę. Miałam zupełnie inne wyobrażenie o Ich Troje. Znałam chłopaków wcześniej, ich piosenki obiły mi się o uszy, ale byłam przekonana, że grają takie chałturki w soboty i niedzielę, a cały tydzień będę miała spokój i ciszę. Okazało się, że byłam w ogromnym błędzie. Nie miałam ani ciszy, ani spokoju. Nie wiedziałam, na co się pisze. Nie spodziewałam się, że tak bardzo to się wszystko rozkręci. Ale na szczęście szybko wokalistka została pokochana, zaakceptowana przez publiczność, również tę, która przecież już wcześniej lubiła Magdę Fem. Nie ukrywajmy, że to właśnie Justyna jednak przyszła do zespołu w momencie, kiedy no, Ich Troje stało się pierwszym zespołem w Polsce. No, były takie 2-3 lata, gdzie niezależnie od tego, czy tę muzykę się lubiło, czy nie, nie można tego odmówić zespołowi Ich Troje, że był najpopularniejszym zespołem. Było ich wszędzie pełno, wyskakiwali wręcz z lodówki, a Michał Wiśniewski, jak Ozzy Osbourne, dostał swój własny reality show. No i co, możecie mi mówić teraz, że beznadziejnych miałam idoli, ale każdy wiek ma swoje prawa i ja jak najbardziej byłam fanką zespołu Ich Troje, nie wstydzę się tego. Do dziś lubię te piosenki z tych pierwszych płyt, bo to magia dzieciństwa jest, kochani. Miałam plakat czerwonowłosego Michała nad łóżkiem. Nawet oglądałam Jestem jaki jestem i myślałam, że Michał jest fajny wtedy. Chociaż teraz z całym szacunkiem dla Michała nie mam absolutnie nic do niego, natomiast na męża mojego to by się nadawał jak hu. Ale przypomnijmy sobie jeszcze jeden z pierwszych występów z perspektywy Justyny, ponieważ ona bardzo to przeżywała, ale jej rodzina była mega podjarana, można powiedzieć, tym, że córka będzie występować i to był chyba jej największy fanklub. Oni mówili, że jestem świetna, najlepsza i na pewno sobie poradzę. Szczególnie mama była moją największą fanką. Przeżywałam kiedyś jeden z pierwszych występów na żywo. Byłam tak zestresowana, że do tej pory pamiętam, jak weszłam na scenę. Nie znałam wtedy dobrze piosenek, a nie chciałam, żeby było widać, że czytam z promptera. Myślałam, że polegnę, ale moja mama skomentowała to w swoim stylu. W tej kamerze wyglądałaś tak cudnie, jakbyś była urodzona na scenie, wspominała. Justyna jeszcze zrobiła coś, nie wiem, czy to przez tę swoją właśnie nieśmiałość, czy może delikatny brak pewności siebie, czy po prostu właśnie przez pewność siebie. Nie wiem, jakie były powody, ale wyszło jej to super. Otóż nie starała się wejść w buty Magdy Fem, tylko postanowiła, że będzie nową osobowością w zespole. Ja miałam swoje buty i to jest tak, że wnosi się wtedy nową jakość, zupełnie nowy styl. To nie jest tak, że wymagałam od fanów Madzi, słuchajcie, jestem Justyna, macie mnie kochać. I ja uważam też, że Justyna pasowała do Ich Troje rewelacyjnie, co już Wam powiedziałam wcześniej, ale z jakiego powodu? Z takiego powodu, że oprócz tego, że była moim zdaniem najlepsza wokalnie w zespole, to też pasowała bardzo charakterologicznie. Otóż, wiecie, w zespole był człowiek, który był liderem, frontmanem, osobowością i charyzmą przyciągał ludzi, bo jednak chyba bardziej tym niż wokalem, mimo że Michał Wiśniewski jest bardzo muzykalną osobą, jego wokal no, nie należy może do najbardziej barwnie brzmiących i myślę, że absolutnie go tu w żaden sposób nie obrażam, bo on sam wielokrotnie o tym mówił. Natomiast miał właśnie to coś, co gdyby zaczęło się kłócić z inną osobą na scenie, na przykład wokalistką, a przecież kobieta na scenie na pewno zwraca uwagę, byłby to klops. Zresztą Michał Wiśniewski niczego nie ukrywał i od razu powiedział Justynie, jakie w zespole panują zasady, a jej to jak najbardziej było na rękę. Kiedy trafiłam do zespołu, Michał powiedział, słuchaj Justysiu, żeby była jasność, demokracji w zespole nie ma, ja podejmuję decyzję. Powiedziałam, że to świetnie, nie udźwignęłabym odpowiedzialności, która na nim spoczywa, mówiła. Ale jednego zmienić nie dała nigdy. Nie wiem, czy Michał próbował, ale od razu ona znowu powiedziała, że zawsze była chłopczycą i to się na pewno nie zmieni, więc nie będzie tam na przykład z blond długimi puklami po scenie biegać. A potem była
płyta, czwarta płyta zespołu Ich Troje, która okazała się być wielkim hitem, jednym z największych hitów wydawniczych zespołu Ich Troje. Oczywiście na koncertach były tłumy fanów, wszyscy się jarali Michałem, Jackiem, no i oczywiście Justyną. Był program Jestem Jaki Jestem, te dzieci, które po prostu tam czekały całymi dniami na autograf, aż Michał z Mandaryną wyjdą i ten autograf dadzą. Ja naprawdę byłam zła, że moi rodzice ze mnie nalewali, że ja chcę tam jechać i stać z tymi dziećmi. No nie pojechali ze mną. Teraz ich rozumiem. Sama bym nie pojechała, ale wtedy obrażona byłam. Jak to? Dlaczego? Zespół zdobył mnóstwo nagród. Kolejne płyty, na których śpiewała Justyna, czyli Po piąte, a niech gadają, czy The Best Of, rozeszły się w ogromnych, jak na Polskę, nakładach. No, szły za tym niesamowite pieniądze, zainteresowanie wręcz szał. A Justyna i wtedy, i teraz nadal jest tym faktem zaskoczona, że to wszystko aż tak się rozwinęło. Gdy dzisiaj ktoś mi opowiada o tym, jakim fenomenem było Ich Troje, lub gdy widzę, jaką liczbę odsłon w sieci mają nasze stare teledyski, to nie chce mi się w to wierzyć. Pamiętam, że nie byłam w stanie pojąć tego, jak to możliwe, że gdy przyjeżdżaliśmy gdzieś podpisywać płyty, całe miasto było zakorkowane. Czasem wyglądało to jak przyjazd Ojca Świętego. Wysiadaliśmy cali spoceni z rozklekotanego busa, a tam tłumy ludzi. Wtedy najbardziej odczuwaliśmy tę popularność. Gdy ktoś mi mówi, że nasza płyta pokryła się platyną czy diamentem, nie robiło to na mnie wrażenia, aczkolwiek bardzo się cieszyłam. Ale miałam do tego ogromny dystans. Niczego nie zmieniło to w moim życiu. Woda sodowa nie mogła mi uderzyć, bo nie siedziałam w tym aż tak mocno. Wiedziałam od początku, że to tylko jakiś etap i że nie do końca się w tym odnajduję. I trzeba przyznać, że to, co się wtedy działo, pewnie wystarczyłoby do tego, żeby Justyna była w zespole Ich Troje do dzisiaj. Jednak pamiętam, że był program Jestem Jaki Jestem i Justyna właśnie w tym okresie ogłosiła, że będzie odchodzić z zespołu. Mówiła o swoich powodach, między innymi mówiła o tym, że przytłacza ją jednak to zainteresowanie. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to zarozumiałość, ale jeżeli właśnie zapoznamy się z historią Justyny, z tym, jakim ona jest człowiekiem, to widać, że nie chodziło tutaj o zarozumiałość, a po prostu o to, że akurat trafiło na kobietę, która w tym centrum zainteresowania nie czuła się jak ryba w wodzie, niestety, a zainteresowanie towarzyszyło jej gdziekolwiek nie poszła. I to ogromne. Wszystko zmieniło się w 2003 roku. Popularność osiągnęła zenit. A ona była wykończona i postanowiła odejść z zespołu. To był główny powód. Wszyscy powtarzali, że trzeba być idiotką, żeby odchodzić z zespołu w momencie, gdy jest na szczycie i gdy można już spijać śmietankę z popularności, mówiła w plejadzie. Ale Justyna nie zmieniła swojego postanowienia. Postanowiła, że jeszcze kilka razy wystąpi, a ostatnim jej występem z zespołem Ich Troje, jako członkini zespołu, będzie występ w Rydze na Eurowizji. Nigdy nie zamierzałam pracować jako zawodowa wokalistka. W Ich Troje musiałam podołać życiu w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech, zaciskałam zęby, ale momentami było też dużo zabawy. Niczego nie żałuję i nie chciałabym cofnąć czasu. I faktycznie trzeba przyznać, że Eurowizja według Ich Troje wtedy była wielkim sukcesem, bo mieliśmy naprawdę pasmo niepowodzeń. Ciągle na tej Eurowizji gdzieś tam z tyłu grzaliśmy ławę, albo w ogóle nie występowaliśmy. I kiedy zrobiono preselekcję, oczywiście wygrało Ich Troje. Właściwie chyba to było bezsensowne robić tę preselekcję, bo było wiadomo. Ale ten wynik, który osiągnęli w Rydze, był bardzo dobry. To była 7. pozycja. Po Edycie Głynie, która wcześniej zajęła 2. miejsce, jako pierwsza reprezentantka Polski, był to 2. najlepszy wynik w historii. A co z Justyną? Wydała solową płytę w 2004 roku. Nie czekam na cud. Z zespołem, z którym grała przed Ich Troje. Jednak, niezależnie od tego, że zdecydowała się odejść od Ich Troje, odpowiadała na różnego rodzaju zaproszenia zespołu do wspólnego grania. Na przykład w 2006 roku wspólnie zagrali na 10-leciu istnienia zespołu. Uczestniczyła też w trasie koncertowej. Ale tutaj wybiegłam trochę dalej, w przyszłość zawodową, natomiast prywatnie jeszcze u Justyny działo się dużo, jeżeli chodzi o związek z Ich Troje, ponieważ wtedy zakochała się w tancerzu, który tańczył z Ich Troje. Chodzi o Błażeja Szychowskiego, tego faceta, który później był m.in. z Dodą, jeśli kojarzycie. Para była nawet zaręczona, ich związek wyglądał na bardzo poważny, ale potem okazało się, że Justyna ma nieco inne plany dotyczące przyszłości niż Błażej, który raczej, mimo zaręczyn, nie garnął się do takiej stabilizacji.
Mimo wszystko było trochę nieporozumień przy tym odejściu, bo jestem jaki jestem, Michał Wiśniewski mówił, że Justyna wybrała miłość, dlatego odchodzi. Miało być tak, że Mandaryna wyrzuciła Błażeja z zespołu i że dlatego Justyna odeszła, ale w sumie nigdzie to nie było potwierdzone, więc nie chcę tak mówić, że tak było. Natomiast pamiętam, że faktycznie w tym programie Jestem jaki jestem, kiedy to padło, Justyna coś mówiła w wywiadzie, no to Mandaryna faktycznie była jakoś tam oburzona, że Justyna mówi to czy tamto, że to nie do końca tak i tak dalej, więc coś tutaj faktycznie zgrzytało, ale zarówno Michał Wiśniewski, jak i Justyna Majkowska nigdy nie ukrywali, że do konfliktów w zespole dochodziło, bo spędzali ze sobą bardzo dużo czasu, no i trudno było bez tych konfliktów jakichkolwiek przetrwać, no jak to między ludźmi. W każdym razie wtedy w rozmowie z Onetem Justyna mówiła, że Błażej ujął mnie, że jest zabawnym, uroczym facetem, a przy tym szczerym, dobrym, ciepłym, ma hopla na punkcie tańca. Niedawno odszedł z ich troje, żeby poważnie zająć się swoją pasją. Chce się rozwijać, latem zamierza wyjechać do Stanów i uczyć się na Broadwayu. Odkąd nie występuje w zespole, rzadziej się widujemy. Za to dziś rano dostałam od niego 9 SMS-ów. A z Błażejem mieli nawet zdecydować się jeszcze przed rozstaniem na wspólny tatuaż, którym miał być osiołek. No i oczywiście z okazji odejścia też inni sugerowali, że może Justyna chciała podnieść swoją stawkę w zespole, bo kiedy przychodziła, to nie był to zespół tak popularny, a potem były to naprawdę wielkie pieniądze, więc może chciała więcej zarabiać, ale Justyna kwitowała to tak. Zawsze mówi się, że kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wszyscy więc myśleli, że pokłóciłam się z Michałem o kasę, a ja naprawdę byłam bardzo zmęczona, miałam swoje plany na życie i chciałam pójść inną drogą. Jestem taka, jak sobie coś wymyślę, to dążę do tego, żeby to zrealizować. I czy żałowała tych lat spędzonych w ich troje? Nie. Te 2 lata spędzone w zespole były naprawdę super. Wspominam je z dużym sentymentem. Brakowało mi tylko czasu na życie prywatne. Jestem z natury domatorką, bardzo rodzinną osobą, a przez ten czas prowadziłam życie na walizkach, mówiła w dniu Rzeszowa. A po opuszczeniu zespołu, tak jak wam powiedziałam, długo szukała swojej drogi i choć wydała solową płytę, to mówiła, że nie do końca była przekonana, że solowa kariera jest jej pisana. Propozycje się pojawiały i nawet jakieś utwory dla mnie powstawały, ale coś było nie tak. Znowu bałam się wejść w to na 100%. Zazdrościłam innym artystom, że mają taką swobodę, że nie robią niczego na siłę. Też tak wtedy chciałam, ale nie wiem, czy znalazłabym kogoś, kto czuje tak samo, co ja i chciałby mnie w tym wesprzeć. Menadżerowie zazwyczaj cisną człowieka, a ja mam inną filozofię. Natomiast pieniądze, które zarobiła w ich troje, przeznaczyła na budowę domu w Zduńskiej Woli. Później zdecydowała się na studia i rozpoczęła pracę w szkole specjalnej. Gdy odeszłam z ich troje, to jeszcze przez 2 lata nie wiedziałam, co będę robić. A potem rozpoczęłam pracę w szkole specjalnej. Pracuję tam do dziś i od 2005 roku zajmuję się terapią dzieci z autyzmem i przyznaję, że nie jest to łatwa praca, ale dla niej wręcz wielka przyjemność. Szkoła specjalna to ciężki kawałek chleba. Trzeba być cierpliwym i wymagającym zarazem. Lubię tę pracę, ale czasami muszę się zresetować. Co jakiś czas wpada mi do głowy inny pomysł na siebie. Kilka lat temu wymyśliłam, że zajmę się protetyką słuchu, ale zaszłam w ciążę. No i teraz naprawdę mam co robić w domu. 5-osobowa rodzina to nie takie przelewki. Nie ukrywała, że pracowała też po prostu w przedszkolu, ale jednak praca z dziećmi z autyzmem jest dla niej bardziej wartościowa. Może ja jestem trochę nienormalna, że dogaduję się z tymi dzieciakami, znam język migowy, zajmowałam się upośledzonymi dziećmi i dobrze mi się z nimi rozmawiało. Miałam też praktyki w normalnym przedszkolu i nie było tak fajnie. Dzieci są teraz okropne, to wina rodziców. Zamiast dziećmi zajmują się karierą, mówiła. Ale co z życiem prywatnym, bo już wam tu przemyciłam 5-osobowa rodzina. No ale droga do tej rodziny nie była też taka całkiem prosta, ponieważ Justyna najpierw wyszła za mąż za Jarosława Miśkiewicza. Był rok 2015, kiedy wzięli ślub. A niedługo później Justyna dowiedziała się, że zostanie też mamą. Poprosiłam Misia, żeby pojechał po test. Następnego dnia ranutko przed pójściem do pracy zrobiłam go. To był piątek, 7:45. Co innego sprzeczuwać, a co innego zobaczyć. Nie mogłam uwierzyć, że widzę drugą kreskę. Pomyślałam sobie, że nie będę przecież Miśka budzić, ale nie wytrzymałam. Weszłam do sypialni i mówię, chyba jesteśmy w ciąży. To cudowne uczucie. Podczas pierwszej wizyty u lekarza zapytałam, czy jest drugie dziecko. Zawsze chciałam mieć bliźnięta. Był tylko jednak jeden mały Miś. I wokalistka niedługo później została mamą Ignacego. W tym samym roku również wróciła na scenę jeszcze z piosenką Follow My Heart, kiedy wystąpili ponownie na Eurowizji. Razem z Magdą Femi, Anną Świątczak, która była wtedy w ciąży, próbowali powtórzyć sukces poprzedniego występu eurowizyjnego, jednak to się niestety nie udało i skończyło się na półfinale.
Wkrótce także rozpadł się związek Justyny. Nie czytaliście pewnie o tym za dużo, bo Justyna nie chce za dużo mówić o swoim życiu prywatnym. Natomiast powiem wam, że później w jej życiu pojawił się kolejny mężczyzna i jest dzisiaj bardzo szczęśliwą osobą. Swojego męża Piotra poznała na kursie tanecznym i razem doczekali się dwójki pociech. Mieliśmy tańczyć salsę, a ja przyszłam bez pary i on też był sam. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że po 6 latach spotkaliśmy się przypadkiem i uderzył w nas piorun sycylijski. Wiedziałam od razu, że to on będzie ojcem moich kolejnych dzieci i proszę, mamy dwójkę, Anielkę i Gustawa. Do tego jest wspaniałym ojczymem dla Ignasia, mówiła w Super Ekspresie. A wokalistka przyznała, że bycie mamą jest dla niej bardzo ważne. Między innymi tak wspominała moment, kiedy została mamą córeczki. Na starość, gdy jest się już 40-letnią mamą, to naprawdę docenia się każdą chwilę i wszystko, co się ma. Poprzedni rok miałam bardzo trudne problemy z ciążą, zakończenie dość trudnych studiów, sporo pracy. Cały czas miałam pod górkę. Natomiast po urodzeniu mojej Anielki wszystko się uspokoiło, wyklarowało i mam teraz taką błogość totalną. I przekonywała jednocześnie, że jeśli się tylko uda, chce mieć jeszcze więcej dzieci, jak już wiemy, się udało. Mówiła także, że dzięki dzieciom jej zdaniem życie zmienia się na plus. Wzrasta odpowiedzialność, człowiek czuje się potrzebny, nabiera się też na nowo ogromnej ochoty do życia, bo to wspaniałe chwile, które warto pielęgnować. Więc jak wygląda funkcjonowanie w tym 5-osobowym domu? U nas w domu każdy ma swoją przestrzeń, nie lubię niczego narzucać, z mężem i dziećmi traktujemy się po partnersku, nie jestem też matką, która pokazuje palcem, co kto ma robić. Mam dzieci w wieku 16, 5 i 3 lat. Przy maluchach staram się być bardziej wyluzowana. Ze starszym synem bardziej się spinałam. Wszystko musiało być perfekcyjnie zrobione. Syn miał dużo zajęć dodatkowych. Teraz zależy mi na tym, żeby dzieci były samodzielne, same decydowały o tym, co chcą robić. Jak przyznaje jej dzieciom, czasem trudno uwierzyć, że mama była wielką gwiazdą. Syn kiedyś przyszedł ze szkoły i zapytał, czy ona sobie zdaje sprawę, że teledyski z jej udziałem są w internecie. Rzadko o tym rozmawiamy, ale kiedyś syn powiedział, co mi się wydawało zabawne. Coś w stylu, mamuś, ty naprawdę wolałaś tej z duńskiej woli być z rodziną niż tam na scenie? Dla rodziny nie jestem Justyną Majkowską z ich troje. Mój mąż ostatnio włączył dzieciakom mój duet z Michałem, który nagraliśmy, gdy byłam w ciąży z Anielcią. Dzieci patrzyły na to bez entuzjazmu. Były zdziwione tym nagraniem. Pytały, dlaczego śpiewał ze mną jakiś pan w czerwonych włosach. Wolałyby, żeby na tym filmiku obok mnie był ich tata. Jak sama mówi, wielokrotnie wracała na scenę, ale dzisiaj ten etap ma za sobą, bo przecież jest mamą na pełen etat, jeszcze na dodatek pracuje. Jak sama przekonuje, wybrała rodzinę. Jeszcze w 2011 roku ukazała się jej solowa płyta, a w 2012 płyta Nie starczyło czasu na miłość, której wykonała kilka utworów obok Małgorzaty Kożuchowskiej i Pawła Królikowskiego. Nie ukrywa, że bardzo się cieszę, kiedy czyta wasze komentarze o tym, że uważacie, że była najlepszą wokalistką ich troje, że za nią tęsknicie, że lubicie jej głos. Cieszę się, że po 20 latach ludzie nadal o niej nie zapomnieli i na dodatek chcą wracać do jej utworów, a także są ciekawi, czy wyda coś nowego. Jak sama mówi, jednak choć nauczyła się przyjmować komplementy, to jednak te muzyczne nadal bardzo ją peszą. Uczę się przyjmować komplementy, na przykład gdy ktoś powie, że ładnie wyglądam, ale co do głosu, słabo. I regularnie nadal występuje z ich troje, biorąc udział w różnych jubileuszowych koncertach. I przekonuje, że zawsze jest bardzo miło. Lubię takie spotkanie na scenie raz na jakiś czas. Gdybym miała śpiewać zawodowo, tak, jak za zamierzchłych czasów, nie dałabym rady. Ale od święta stanąć na scenie, zabłysnąć, dostać brawa? Czemu nie? To dla mnie takie przyjemne oderwanie się od szarej rzeczywistości. Było naprawdę wzruszająco. Aczkolwiek będąc na scenie, pomyślałam sobie, że wspaniale. Wspominam tamte czasy, ale za żadne skarby nie chciałabym do tego wrócić. W 2018 roku z kolei pani Justyna chciała dostać się do Rady Miejskiej z Duńskiej Woli, więc nawet troszkę polityki się tu wkradło. Jak sama mówi, nie wyklucza, że w przyszłości wyda materiał muzyczny. Nawet jest tego pewna, bo pracuje już nad piosenkami, więc szkoda, żeby trafiły do szuflady. Ale jak sama mówi, na taki wielki powrót swój już nie liczy. Nie mam czasu na wielki powrót. Nie wiem, jak miałabym to zrobić, bo pracuję na pełen etat i mam troje dzieci w chacie. Ale rzeczywiście stworzyliśmy z Piotrem Seidlerem kilka utworów. Płyta lub epka być może nawet powstanie, a raczej na pewno, ale przede wszystkim chcemy wystąpić na kilku koncertach klubowych i dobrze się przy tym bawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, mówiła w wywiadzie.
i przekonuje, że mimo, że sama stronie show biznesu mówi, że jest jego wielką przeciwniczką, bardzo ją wkurza to, co pojawia się w portalach plotkarskich, to jak dzisiaj przedstawiane są gwiazdy, sama też przyznała, że wtedy głównie obrywało się Michałowi, a w dobie dzisiejszego internetu przypuszcza, że wszyscy członkowie ich troje mieliby równo przewalone, to jednak przyznaje, że jej relacje z Michałem są bardzo dobre, do dzisiaj się świetnie dogadują i naprawdę darzą się sympatią. W jednym z wywiadów natomiast została zapytana, czy nie uważa, że poniosła porażkę przez to, że odeszła. Nie, może powinna mieć takie poczucie. Nie zastanawiałam się nad tym. Jestem optymistką, wyciągam wnioski z przeszłości i staram się widzieć te dobre rzeczy. Nie chcę męczyć się myślami, dlaczego mi się nie udało. Gdyby było mi żal, wróciłabym do ich troje, bo wciąż otrzymuję propozycję powrotu. Ale nawet się nad nimi nie zastanawiam. Od razu mówię nie. Decyzję podjęłam już dawno temu. Nie planuję powrotu do ich troje. Niezobowiązująco, raz na czas chętnie zaśpiewam z zespołem, ale nic więcej. Teraz jestem gdzieś indziej i spełniam się w innych dziedzinach. Cóż, rozwiałam pewnie marzenia wszystkich tych, którzy mieli jeszcze nadzieję na to, że Justyna może kiedyś powróci do Jacka i Michała na scenę, ale teraz występuje z nimi Ania Świątczak. Po drodze było jeszcze kilka wokalistek, więc ktoś, kto naprawdę pozostał od tego okresu, kiedy Justyna była w zespole, aż do dziś zagorzałym fanem, to bardzo dobrze wie, co u ich troje słychać. Niestety jubileusz, który sobie zaplanowali, pamiętam po rozmowie z Michałem, bo nawet spotkałam się z nim, jak pracowałam jeszcze w firmie dystrybucyjnej. Chciał zrobić właśnie coś fajnego z okazji właśnie ich rocznicy, jubileuszu. No niestety wtedy te plany pokrzyżowały pandemia. Jest to kawałek polskiej historii muzyki rozrywkowej. Na pewno Michał Wiśniewski był przez jakiś czas jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów. Myślę, że do dzisiaj ta rozpoznawalność jest duża, chociaż już tych hitów największych oczywiście na listach przebojów niestety od jakiegoś czasu nie ma. Pani Justynie życzę spełnienia w pracy zawodowej, spełnienia jako pedagog, spełnienia w rodzinie, samych szczęśliwych dni. I oczywiście tego, żeby jak najczęściej jednak ta odskocznia w postaci występów scenicznych pojawiała się, bo jak widać, ludzie tego potrzebują, pani Justyno, a czasem trzeba coś zrobić dla ludzi, prawda? Także serdecznie panią pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, a wam bardzo dziękuję za propozycję odcinka. Pamiętajcie, że na dole w komentarzach możecie zostawić kolejne, o kim jeszcze powinnam zrobić odcinek, może macie jakieś propozycje w karcie, natomiast znajdziecie inne wokalistki, wokalistów, o których mówiłam w ostatnim czasie, może nie oglądaliście, a macie jeszcze trochę czasu, więc zachęcam, żeby zostać ze mną. A jeśli nie, to już niedługo przychodzę z nowym odcinkiem, więc śledźcie mnie, bądźcie czujni niczym łasica w szuwarach. Czy łasica siedzi w szuwarach? Nie wiem, chyba muszę już kończyć. To chyba najlepszy znak, że tak. Także już nic nie mówię. Trzymajcie się. Pa, pa.